Witam. A mam nadzieję, że sam sobie tytuł tego oto odcinka już coś wam mówi, coś tu sprawia i w czymś jest ciekawy. No mam taką nadzieję, że tak właśnie jest. Dzisiaj odcinek o instant cash Outach. które znaczy kilka takich odcinków już było i tak dalej. Jeszcze chciałbym zacząć od dwóch rzeczy. Po pierwsze, yy, gratulacje no wiadomo, czego trzeba. Pogratulować Wam chłopaki. Dobrze. Mam nadzieję, że mm, ta noc zrobiła kogoś bogatszego z, naszyw, z naszego community o kilkadziesiąt, może kilkaset tysięcy, może o kilka stówek, a może o kilka tysięcy. Dobrze dla Was. Po pierwsze, po drugie, małpa, strona do wymieniania swoich skinów, która nie wlicza cen naklejek, a czasami nie wlicza cen skinów do cen skinów. Także proszę sobie patrzeć na to. No i w zasadzie to o nie wliczaniu cen skinów do cen skinów, albo o naliczaniu cen skinów na ceny skinów, będzie ten odcinek. A także, tak. Ja, jeżeli. jeżeli mam, mam być szczery. Ja jestem fanem. Jestem wielkim fanem Instant cashoutów. Yy, ogólnie, kiedyś byłem wielkim krytykiem Instant cashoutów i totalnie uważałem yy, strony do yy, natychmiastowej sprzedaży jako strony, które no, nie oferują najlepszych cen. Ale powiedzmy sobie wprost, że yy, to jest trochę tak, że i temu w CS jest barwa, to bardzo dużo. Ich jest po prostu niesamowicie dużo. I żaden podmiot, który oferuje automatyczną sprzedaż tych przedmiotów, po prostu nie wyceni wszystkich dobrze. Na tym to polega. Albo nie, wy nie wyceni wszystkich wystarczająco źle. No i z tego powodu mmm, instant kaszauty zaczynają mieć rację bytu. W momencie, kiedy powiedzmy, dzieją się jakieś wahania, dzieje się coś takiego, i no, no, rozumiecie o co chodzi. No i ja ogólnie kocham, kocham, kocham instant kaszałty. Ostatnio to jest moje bo po prostu. To jest mój sport narodowy. Tak to nazwę. Kocham te strony. Poważnie. Yy, nie będę udowadniał tego na tym filmie, że je kocham, ale możecie mi zaufać na słowo, że ja je kurwa kocham. Po prostu. No i uznałem, że moją miłość yy, przerzucę na Was. I od jakiegoś czasu chodziło mi po głowie to, żeby zrobić reklamę jakiegoś konkretnego. Jednakowo yy, gdzie nie wchodziłem, to tak albo, że ogólnie ceny są słabe, a, no coś mi się po prostu nie podobało, Albo nie wiem, nie, ma, nie miałem pewności, że aby na pewno to jest coś, co wiecie, co powinno tu mieć miejsce i tak dalej. No i dzisiaj znalazłem takiego, który był troszeczkę inny. Znalazłem takiego, który miał ceny niemalże z floada wzięte. Nawet bym powiedział, że wyższe niż na CS floatie. Jak na Instant Cashout, no to oferta w ogóle wow, strasznie wow, yy, tak to powiem. No i o, wziąłem tak, z, z takiego dziwnego konta, wszedłem tam, no i zacząłem sobie pisać ze supportem. Support elegancki się okazał. Znalazłem im błąd na stronie, więc od razu mi dali w banty za nie, jako totalnie nowemu userowi. No no i teraz tak, że ja se do nich napisałem maila o treści Hello, I am youtuber, please give me collaboration, it's very important. I nie jest to coś, z czym oni przyszli do mnie, tylko to ja poszedłem do nich, dlatego bo no powiem szczerze, kupili mnie po prostu ofertą na stronie. Tak to jakby. Kupili mnie mm, tym, jak Quality Roboter robią. W ten oto sposób. Więc możliwe, że się pojawią. I teraz ja powiem swoją opinię o istnach Ogólnie, jeżeli chodzi o koncept, no to dla mnie to jest troszeczkę bez sensu, żeby. W, pewien, w pewnym sensie sprzedawać swoje skiny za wartość zaniżoną, tylko i wyłącznie po to, żeby mieć szybko pieniądze. Bo uważam, że skiny są na tyle liquid, że po prostu nie potrzeba sprzedawać ich w takich miejscach. No ale nagle się okazuje, że jeżeli potrzebujesz pozyskać krypto ze skinów, albo na jakiejś stronie, na przykład, widzisz, która przyjmuje kryptowaluty. Widzisz jakąś okazję, której nikt nie zabrał już od 12 minut, czy coś takiego, i nagle się okazuje, że warto jest się czegoś pozbyć z ekwipunku, zamienić to na krypto, wpłacić na tamtą stronę i to wyjąć. No to się okazuje, że nagle te rozwiązania po prostu mają w tym yy, rację bytu. Dla mnie osobiście, jeżeli wydropi ci kosa, sprzedasz ją na takiej stronie, to się jest debil. Bo nie jest to Ci do niczego potrzebne. Powinieneś to zrobić w taki sposób, żeby Ci się jak najbardziej to opłacało. Ale jeżeli taka strona ma na przykład 1% fi, czy coś takiego, typu, że na float sprzedasz coś za 20 zł, a na tej stronie sprzedasz to za, rzućmy, 19, no nie, i nagle się okazuje, że float ma 2% fi, tamta strona już Ci daje 19, i na tamtej stronie, nie wiem, masz jakieś bonusy, jakieś giveaway'e i tak dalej, które gdzieś tam zachęcają do tego, żeby być jej stałym uczestnikiem. No to jakby, kurwa. Why not? Tak ja przynajmniej uważam, że jeżeli strona jest przyjazna i jest ogólnie friendly, ważne jest to przede wszystkim, żeby strona nie banowała userów za, za to, że sobie ją obiezują, no nie? No bo kurwa... Dla mnie osobiście strona, która nie potrafi zrobić czegoś dobrego. W sensie nie potrafi dać takiej oferty, jakiej oczekują dwie strony. Tylko, nie wiem, Bot wypierwala jakąś cenę do kosmosu, ty przychodzisz, yy, wpierwalasz miliard itemów na stronę, no oni ci dają bana, zamiast po prostu naprawić tę cenę, no to jest to niepoważne. I tyle, no to jest to skrajnie niepoważne. I w ogóle jestem przeciwnikiem tego, aby coś takiego istniało. Ale jeżeli ma to działać na zasadzie. Albo w ogóle, no powiedzmy sobie wprost, jeżeli strona przyjmuje jakiś item po jakiejś cenie, po czym mówią, że ta cena im się nie podoba, i za tydzień odsyłają ci przedmiot, no to to jest już jakby. No bądźmy szczerzy, no to, to, to jest jakby inny level totalnie. Nie będę mówił, która strona te, tak robi, bo to jest jakby w sensie. to jest żart to to jakby wolałbym, żeby wolałbym teraz dartować, że w ogóle taka sytuacja może mieć miejsce i mówię to, yy, no naprawdę jestem w szoku, że coś takiego na jakiejkolwiek stronie mogło kiedykolwiek mieć miejsce żeby komuś yy, odesłali i tam po tygodniu. Więc jeżeli ktoś takie praktyki stosuje w ten sposób, no to nie, to to nie. Jeżeli ktoś banuje yy, użytkowników za to, że robią cokolwiek na stronie, no to nie. Ale jeżeli strona jest tak jakby friendly to use i najzwyczajniej w świecie daje ci ofertę, z której możesz skorzystać, lub nie, a dodatkowo jeszcze rzućmy, że ta oferta jest po prostu całkiem atrakcyjna i yy, skorzystanie z niej, yy, no ciężko będzie zaklasyfikować jako jakiś scam, bo na przykład będzie oferowała skup przedmiotów, które są wątpliwe do sprzedania i tak dalej. No to dla mnie super. Tak podchodzę do tego, ja mam takie podejście, to moja najprawdziwsza, najszczersza opinia o tym, yy, sam sam korzystam ostatnio, oczywiście bądźmy szczerzy, ja, ja tam nie sprzedaję swoich skinów po to, żeby mieć yy, na bułki, tak, bądźmy szczerzy, ja jeżeli chodzi o używanie tych stron, to no... No, 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 rozumiecie, no nie? Jak ja używam takich stron. Jeżeli item kosztuje 100 zł na flowcie a ja go tam mogę sprzedać za 102 zł, to tam sprzedaję, nie? Żeby, nie, żeby się kurwa komuś nie pomyślał, żeby ktoś nie pomyślał, nie? Żeby nie było takiej osoby, która pomyśli, że ja. Y, mówię y, tak, jak co po niektórzy youtuberzy, tak, to jest idealne miejsce do wypłacania Twoich pieniędzy. Nie, nie jest. To jest tylko i wyłącznie opcja. Wejdź, sprawdź, policz, oceń, czy warto i wtedy rób. To na tyle. Jo.